happy! Happy places! Hej kochani, cześć! Dzisiaj spotkanie z Shopkinsami! Kochani, to ja, Sylwia i dzisiaj pokażę Wam ogromny zestaw. Widzieliście? Taki wielki domek od Happy Places. Można do niego dotrzeć z każdej strony i ma tutaj aż 7 różnych pomieszczeń. Na razie te wszystkie pomieszczenia są puste, nie ma tutaj również żadnych Shopkinsów ani laleczek, ale zaraz się to zmieni. Na początek do tego domku wprowadzimy taką prześliczną laleczkę. Jest cała różowa, od samych bucików aż po czubek głowy, gdzie ma taką śliczną różową ozdobę. Buciki również ma śliczne różowe, a sukienka, nie wiem czy Wy to widzicie, ale cała mieni się od brokatu. Stoi ta nasza laleczka właśnie w sypialni. Tutaj zaraz włożymy pierwsze meble. Początek, skoro to sypialnia, to oczywiście łóżko. Jest przepiękne, dwuosobowe. Nasza przyjaciółka może spać ze swoimi koleżankami. Łóżko również posiada taki ogromny, wysoki baldachim, pod którym możemy się schować. Postawimy łóżeczko tutaj. Następnie musi tutaj wylądować oczywiście poduszka jedna, poduszka druga. Mam tutaj również taki super gadżet, zobaczcie. To jest takie krzesełko, na którym możemy się bujać, a w zasadzie taki fotel. Tutaj możemy spędzać czas zaraz, gdy się obudzimy. Mam jeszcze takiego małego, słodkiego Shopkinsa. To jest, zobaczcie, taka okrągła poduszka pod głowę oraz mięciutki, zrobiony z takiego białego futerka, dywanik pod nóżki. Wygląda to troszeczkę jak taka sypialnia małej księżniczki. No ale spójrzcie na tą dziewczynkę, ona faktycznie wygląda jak jakaś księżniczka. W takim razie przechodzimy nieco obok, bierzemy naszą laleczkę i znajdujemy się teraz w łazience, w której możemy postawić na przykład taką ogromną wannę. Do tego mały, słodziutki Shopkins, który jest płynem do kąpieli. Do tego jeszcze taki sam dywanik, który jest bardzo milutki. Tutaj możemy położyć swoje mokre stópki, gdy wyjdziemy z wanny. Brakuje tam jeszcze troszeczkę mebelków, prawda? Więc z pomocą przychodzi nam Happy Places Shopkins Bablisia. Laleczka, która, zobaczcie, ma ubrany szlafrok i to jest taki zestaw łazienkowy. Tam mamy mnóstwo mebelków, mnóstwo akcesorii. Widzę lokówkę do włosów, suszarkę, gąbkę do mycia. Zaraz to wszystko wyląduje w naszej łazience. Najpierw taka szafeczka. Tutaj na wannie możemy postawić gąbkę do kąpieli. Zobaczcie, jakie te Shopkinsy są takie malutkie oraz bardzo urocze. Uwaga, uwaga, łazienka już jest zrobiona. Mamy tutaj mnóstwo kosmetyków, jednak moim zdaniem chyba najfajniejsza jest ta ogromna wanna. A kto wyląduje w łazience? Oczywiście Bablisia, nasza mała bohaterka, która uwielbia się kąpać i spędzać mnóstwo czasu przed lustrem, aby zrobić się na bóstwo. Mamy łazienkę, mamy przepiękną sypialnię dla księżniczki. Wszystko zrobione jest na pierwszym piętrze, na górze. To teraz schodzimy nieco niżej. Tutaj mamy wolne pomieszczenie i co my tam możemy zrobić? Chyba to będzie idealne miejsce na salon. Miejsce do odpoczynku oraz do wspólnych spotkań z przyjaciółmi. Tam z tyłu mamy mnóstwo półeczek. Na środku najpierw położymy dywanik. Za tym jakąś szafeczkę, tutaj może być fotel, na którym będą mogły siedzieć nasze kochane laleczki, pojemnik na parasolki w razie złej pogody, a na szafeczce możemy położyć kluczyki do auta. Podoba Wam się przód tego domku? Zobaczcie, pomieszczenia powoli nam się wypełniają. Nie wiem, czy zdołam wypełnić je wszystkie, ponieważ więcej pomieszczeń, moi kochani, jest jeszcze z drugiej strony. Obrócę teraz mój domek. I tutaj, kochani, mamy jeszcze kuchnię, dodatkowy pokój, jadalnię, taki mały korytarzyk. A tutaj to największe pomieszczenie za takimi zasuwanymi drzwiami. To jest garaż na auto. To co? Robimy kolejne pomieszczenie. I teraz z pomocą przychodzi mi taki zestaw. Zrobimy dodatkową sypialnię z Jessie Cake. Będzie ona sypialnią dla gości. Jessie Cake to jest prześliczna laleczka. Ona jest strasznym śpiochem. Cały dzień chodziłaby tylko i wyłącznie w piżamie, a na głowie zamiast opaski ma taką ochronkę, taką opaskę, ale na oczy, żeby jej się lepiej spało.
Tutaj mam takie śliczne łóżko, ono będzie stało tutaj w tym pomieszczeniu, gdy przyjadą goście jacyś, albo gdy pojawi się właśnie Jessie Cake, to będzie mogła się wyspać właśnie w tym pokoiku. Łóżko jest bardzo wygodne, zobaczcie, to taki słodki Shopkins. Obok łóżka oczywiście musi być jakaś szafeczka. Tutaj mamy taką obitą, takim materiałem, na niej można również usiąść. Gdy się przebudzimy, potrzebujemy lustro, żeby spojrzeć, jak wyglądamy. Oprócz tego jakieś pojemniki, kuferki oraz inne gadżety, które nam pomogą i będą pomocne dla gości. Mnóstwo Shopkinsów wszędzie tutaj. O, tutaj mamy takiego fajnego Shopkinsa. No i jedna z ważniejszych rzeczy. Po przebudzeniu musimy oczywiście ubrać kapcie na nogi. Tutaj będą czekały kapcie dla gości. Jak podoba Wam się ta sypialnia? Kolejne pomieszczenie w naszym domku zostało zapełnione, a Jessie Cake chyba bardzo się z tego cieszy. Tuż obok tej sypialni dla gości jest kuchnia. Niestety nie mam żadnych mebelków z Happy Places do kuchni. A może Wy, kochani, macie? To koniecznie mi to napiszcie na dole w komentarzu, jakie mebelki są w takich zestawach. Tutaj mamy szafeczki, różne tutaj również przyrządy do prac kuchennych. Niestety żadnych Shopkinsów. Tit, tit, tit. Uwaga, uwaga, nadjeżdża kolejna laleczka. I to zobaczcie, jakim super autem. To jest chyba cabrio. Cabrio od Shopkinsów. A tutaj przedstawiam Wam Pippę Melon. I to właśnie do niej należy to prześliczne różowe autko. Wiecie, co lubi robić Pippa Melon? Jeździć na pikniki. Ładuje wówczas do bagażnika do swojego auta mnóstwo jedzenia, najwięcej melonów, czyli arbuzów. Widzicie? Ma nawet arbuzy na głowie oraz arbuza na sukience. Sprawdzimy, czy jej auto zmieści się u nas w garażu. I tym sposobem zapełnimy kolejne pomieszczenie w naszym domku. Najpierw otwieramy drzwi, nasz kierowca siada za kierownicą i uwaga, uwaga, musi to oczywiście zrobić wjeżdżając tyłem, powoli, powoli, a nasz kierowca się przewrócił, trzymaj się tutaj, Pippa Melon, i wjeżdża do środka, a my zamykamy garaż. Jak mówiłam, dojście do naszego domku jest z każdej strony, więc nasz kierowca może sobie wysiąść tutaj obok. Udało się, kochani, skończone! Aranżacja mojego domku dobiegła końca. Zobaczcie, jak tutaj jest milutko i przytulnie. A jakie nasze bohaterki mają przepiękne pomieszczenia. Lubicie Happy Places? To koniecznie zostawcie kciuki do góry i napiszcie mi na dole w komentarzu, jakie Wy macie w domu zestawy od Shopkinsów Happy Places. Może właśnie marzycie o takiej ogromnej willi dla swoich laleczek od Shopkinsów? To również mi to napiszcie na dole w komentarzu. Subskrybujcie i lajkujcie i koniecznie naciśnijcie ten mały dzwoneczek obok napisu subskrybuj. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!